pierwszych dniach lipca ceny paliw na stacjach zmieniły się zaledwie w sposób symboliczny, jednak należy pamiętać o tym, że rzeczywiste ceny, w jakich kierowcy tankują, mogą różnić się od tych, które widzimy na pylonach. Rozpoczął się bowiem ogłoszony przez część sieci stacji paliw okres wakacyjnych promocji na stacjach. Jeśli chodzi o zmiany, o których mówiłam, o grosz potaniał olej napędowy oraz autogaz. Ich średnie ogólnopolskie ceny wynoszą aktualnie 6 zł i 23 groszy oraz 2 zł i 86 groszy. Trzeci tydzień z kolei nie zmieniła się natomiast średnia ogólnopolska cena benzyny PB95, która jest w sprzedaży detalicznej oferowana po 6 zł i 49 groszy. Mijający tydzień na giełdzie w Londynie to tydzień raczej spokojny. Dzisiaj za baryłkę surowca płacimy około 77 dolarów, a takim istotnym wydarzeniem w tym tygodniu była podjęta przez Rosję i Arabię Saudyjską decyzja o kolejnym pogłębieniu cięć wydobycia surowca od lipca, co ma w zamyśle podziałać na rynek ropy stabilizująco. Prognozy epetrol.pl na nadchodzący kolejny tydzień lipca zakładają stabilizację cen LPG oraz 2-3-groszowe wzrosty cen benzyn oraz 1-2-groszowe wzrosty cen diesla. Jednak pamiętajmy o tym, że na stacjach obowiązują wakacyjne promocje i ceny mogą być, rzeczywiste ceny, w jakich kierowcy będą tankować, mogą być mniej więcej o 30 groszy niższe.